jest podcast Women in Technology FM. Z naszych audycji dowiesz się, co istotnego dzieje się w świecie IT i nowoczesnych technologii. Posłuchasz też o planach i relacjach z wydarzeń organizowanych przez społeczność Women in Technology Poland. Poruszamy rozmaite tematy, takie, które interesują naszą społeczność. Zatem od programowania, testowania i analizy danych, po zarządzanie projektami i UX. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej kariery w IT, czy jesteś już może ekspertką w swojej dziedzinie, w naszych audycjach znajdziesz coś dla siebie. Dziś zapraszam do wysłuchania rozmowy z Magdaleną Firlit, doświadczoną mentorką, coacherką, specjalistką od zarządzania projektami przy pomocy metodyk zwinnych. Rozmawiałyśmy niejako na zamówienie specjalne. Już niedługo startuje 5. edycja Tech Leaders, programu mentoringowego organizowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland. Naszym głównym tematem jest więc mentoring. Ze względu na kontekst Tech Leaders skupiamy się przede wszystkim na roli, obowiązkach i zakresie odpowiedzialności mentora. Zastanawiamy się, jak nawiązać wartościową relację mentor-mentee, jak wspólnie osiągnąć zamierzone cele oraz jak rozwijać się i gdzie szukać wsparcia, będąc młodą mentorką, łamane przez młodym mentorem. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Magda. Cześć. Magda, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście. Chciałam Cię na początku poprosić, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom, powiedziała coś o sobie, co robisz zawodowo, kim jesteś, w czym się specjalizujesz, czego entuzjastką jesteś, bo tu możemy uprzedzić fakty, jesteś entuzjastką. Tak jest. Wszystko się zgadza. Pracuję generalnie już od 19 lat. To jest już 19, jak się kończy. Dobrze prowadząca, tak. Uwaga, będzie mi do czynienia z osobą w pełni doświadczoną, tak? Oj tak. To też przypomina mi trochę o moim PESEL-u, co nie jest akurat dobre. Natomiast faktycznie to ta możliwość dużego, szerokiego doświadczenia w różnych firmach daje mi też satysfakcję i też możliwość pomocy innym tak naprawdę. Stąd też mentoring, o którym będziemy też pewnie potem rozmawiać. Od 11 lat zajmuję się Scrumem, w sensie takim, że się zakochałam 11 lat temu i tak naprawdę ciężko powiedzieć, że pierwszy rok, dwa zajmowałam się Scrumem, ja się wtedy uczyłam tego. Uczyłam się zwinności i filozofii, bo Agile jest filozofią i frameworków takimi właśnie jak Scrum, zwinnych frameworków mam na myśli. I zakochałam się w tym, ponieważ to była jakby odpowiedź na to, co zdarzyło się i co zdarzało się w pracy, że nie działało to, co robiłam, w sposób, w jaki robiłam. Tradycyjny, klasyczny, może gdzieś to faktycznie w jakichś firmach może to działać, w pewnych specyficznych branżach, szczególnie w nieskomplikowanych jakichś obszarach, ale natomiast w złożonych obszarach sprawdza się zwinność. I tam właśnie się sprawdziło mi to i dlatego się zakochałam w zwinności. A wcześniej zajmowałaś się zarządzaniem projektami ściśle w IT, czy to było poza sektorem IT? Było w IT. Czyli tak, od początku. Tak. Czyli waterfall i takie klasyczne bardziej metody tak, na początku. Tak. Tylko chciałam za to właśnie tak uprzedzić, że to się może sprawdzać. Nie w bardzo złożonych środowiskach, jak najbardziej, proszę bardzo. Natomiast w IT, czy w innych środowiskach, takich na przykład jak marketing, czy medycyna na przykład, no to zwinne podejścia, w sensie jako filozofii, jako mentalności związanej z empiryzmem, jak najbardziej się sprawdzają i sprawdzają się dużo bardziej niż to właśnie klasyczne podejście, o którym wcześniej mówiłam. I to były właśnie wtedy na moje bolączki związane z klasycznym zarządzaniem projektami, to była, zwinność była odpowiedzią i dlatego stąd ta miłość powstała i trwa do tej pory. A powiedz mi, skąd ta miłość? Znaczy, ja wiem, że pytać Ciebie o tak, powiedz nam krótko dlaczego i niezbyt długo o Agile'u i metodykach zwinnych, to jest nie tak, ale mimo wszystko, tak żebyśmy wiedziały, czym się zajmujesz i to potem ma duże znaczenie dla naszej dalszej rozmowy o mentoringu.
Właśnie. Ja się zakochałam dlaczego? Dlatego, że spodobała mi się bardzo ta szybka odpowiedź na zmiany w zwinnym podejściu. Ta reakcja natychmiastowa na potrzeby organizacji czy potrzeby klienta, na regularne, ciągłe dostarczanie wartości, w sensie wydawanie takich mini produkcików, które nazywamy przyrostami. I to dzięki temu, wydając to szybko, możesz od razu zebrać feedback. Czy to od użytkowników, czy to od interesariuszy zwanych stakeholderami, czy też od na przykład firmy, od wewnątrz, od organizacji, czy to działa, czy idziemy w dobrym kierunku, co należy zmienić, co należy poprawić, jak jeszcze bardziej możemy wartość dostarczyć. Jednak przy klasyce się planuje i potem się egzekuje plan. Tak to mniej więcej wygląda. Tak bardzo w dużym uproszczeniu też oczywiście, nie chciałabym wchodzić w jakieś tutaj szczegóły, bo tak jak mówiłaś, żeby to było też trochę krótkie. Natomiast właśnie przy zwinności jest to zupełnie inne nastawienie, czyli masz plan, ale w sensie celów bardziej, wizji, strategii, oczywiście, jak najbardziej, to masz. To też jest częsty zarzut, że bo w zwinności się nie planuje. Jest dużo mitów, dużo przesądów, planuje się na innym poziomie. Wyrazuje się najpierw wysokopoziomowo, co chcemy osiągnąć, jakie mamy cele, a następnie planujemy sobie już na krótsze odcinki, na krótszymi etapami to, co wiemy, że na pewno przyniesie wartość. Ja też się ostatnio zakochałam strasznie w nowych praktykach UX-owych, które nastawiają się właśnie na prototypowanie, na wireframe'y, na szybkie, tak zwane bardzo fajne techniki Wizard of Oz, kiedy możesz szybko, razem z zespołem deweloperskim, zanim postawią linijkę kodu, możecie razem już sprawdzić w czasie jednego krótkiego odcinka zwanego sprintem, na przykład trwającego kilkanaście dni, możecie już sprawdzić sobie, czy to, co będziecie oprogramowywać, czy to przyniesie wartość, czy nie, czy ktoś to będzie, jak tego będzie używał. Więc nie trzeba najpierw czekać na długie jakieś makiety, tygodniami robione. Można szybkie przeprowadzić wywiady, szybkie papierowe prototypy. I to jest po prostu perfekcyjne. To widzę, że będziemy wkraczać, bo rzeczywiście może być tak, że Scrum i Agile stanie się głównym tematem naszej rozmowy, a ja chciałam szybko jednak przejść w miarę możliwości do tematu mentoringu. Wiesz, pytam cię o to, bo ty jesteś mentorem z wielkim doświadczeniem. Jesteś też mentorem mentorów, jakim metamentorem. I chciałam cię zapytać na początku o taką rzecz, jak ty w ogóle rozumiesz mentoring, bo jak pyta się różne osoby, to w zasadzie chyba każdy udziela innej odpowiedzi. I chciałam zapytać, czy to tak właśnie jest, czy istnieje coś takiego jak jedna definicja mentoringu, czy to jest tak, że każdy to interpretuje nieco jak chce, albo jak sam czuje, albo jakie ma doświadczenia. Czy to tak rzeczywiście jest, że jest jedna definicja, czy one są różne, jak ty to rozumiesz, albo jaka jest twoja definicja? Wydaje mi się, że jest definicja. Okay. Jest definicja, natomiast oczywiście jakaś dowolność interpretacji, jak najbardziej można używać różnych słów. Wydaje mi się, że mówimy o tym samym. Zobaczymy. Mhm. Tak, co z tego wyjdzie. Więc z definicji mentoring to relacja jest pomiędzy mentorem a menti. Jest to relacja partnerska, opierająca się na tym, że menti pomaga realizować cele, odkrywa i rozwija też możliwości mentiego. Więc to jakby z definicji, ja wyznaję tę definicję, tak? Czyli ustalamy cele i ja jako mentor pomagam temu mentiemu zrealizować cel, inspirować go, rozwijać. Czy to bardziej chodzi o inspirację, o motywację, czy to jest taka relacja, że mentor jest, ma większą wiedzę i ją przekazuje mentiemu? Co jest tutaj klucz w zasadzie tej relacji? Na pewno w danym obszarze ten mentor musi mieć jakieś doświadczenie i wiedzę, zarazem oczywiście jednocześnie też. Na pewno musi sobie mentor uświadomić, że nie jest mentorem we wszelkich dziedzinach, bo menti może być stać się mentorem dla mentora w innym obszarze na przykład. Czyli na przykład załóżmy, że chce się rozwijać, zupełny przykład daję, chce się rozwijać w marketingu, ale nie czuję się okej, okay. Natomiast moja menti jest świetnym marketingowcem, a ja jestem bardziej doświadczona zwinności i zwinnych podejściach, więc chętnie tutaj będę się dzielić tym doświadczeniem. Na pewno mentor powinien mieć jakieś wiedzę, doświadczenie. Jest to inaczej jak przy coachingu, bo widzisz, bo przy coachingu nie musisz mieć kompletnie tego doświadczenia. Można na przykład zupełnie inżyniera budowlanego przeprowadzać relację coachingową z klientem, który na przykład jest właśnie z branży budowlanej, nie mając pojęcia o tej jakby relacji, prawda? Jeżeli na przykład mentor, załóżmy, jest doświadczony w leadershipie, ale przychodzi do niego rzeczony już inżynier budowlany.
też można mu tutaj pomóc, nie wchodząc na tematy oczywiście jego specjalizacji. Jakby specjalizacji, tak, tak. I to jest jeszcze właśnie taka różnica, że w coachingu ty nic nie możesz powiedzieć temu coachiemu swojemu. Ty zadajesz, stosując odpowiednie techniki, narzędzia, oczywiście w formie, najczęściej w formie pytań lub w formie różnych, na przykład w przestrzeni bardzo fajne są ćwiczenia, zadajesz mu pytania tak, aby sam sobie coachi odpowiedział na swoje pytania. Natomiast w mentoringu już tutaj mówisz, co zrobiłaś, co ci pomogło, co nie zrobiłaś, co było porażką i tak dalej, i tak dalej. A, czyli Sokrates był bardziej coachem niż mentorem. Jak kojarzę tę technikę, że on uczył raczej przez zadawanie pytań do tego, tak, żeby zależało na tym, żeby tak, sam osoba, którą rozmawia, sama doszła do pewnych wniosków, czyli jakby naprowadzając tak, na rozwiązanie jakiegoś problemu, a nie tak, wykładając tak, jakby te mądrości. Tak, ja też chciałam jeszcze poruszyć właśnie tę sferę coachingu. Dlaczego? Dlatego, że często coaching jest mylony z mentoringiem, są to dwie różne rzeczy. Natomiast stosując mentoring nie ma żadnych przeciwwskazań, a nawet są wskazania, żeby używać technik coachingowych wynikających z czystego coachingu. Na przykład zadawanie właśnie pytań, czy jakieś inne, na przykład całe są struktury coachingowe, które można użyć jednocześnie. To znaczy, że można się nauczyć być mentorem nie tylko jeżeli chodzi o doświadczenie, że to z doświadczeniem przybywa ta umiejętność pracy z mentee, ale też są pewne techniki, które mogą w tym pomóc. Tak, jak najbardziej. Właśnie między innymi coaching pomaga. Też mi pomaga bardzo to, że na co dzień szkolę ludzi, bardzo dużo szkolę. Jestem trenerem i konsultantem, a bo w sumie się tak nie przedstawiłam do końca, co ja robię. Przepraszam, ja tak, bardzo chętnie, jasne, że tak, bo to nas rzeczywiście wprowadza w temat, ja jakoś tak może zbyt szybko przemknęłam w tematy mentoringu, ale zdecydowanie tak. Opowiedz tak, to może nam też właśnie się powiązać z tym. Jasne. Jestem profesjonalnym Scrum trenerem ze Scrum Orga. To znaczy, że uczę ludzi i oni mogą potem uzyskiwać akredytację Scrum Org, dawać sobie certyfikaty nasze Scrum Orgowe, czyli jakby uczymy profesjonalnego Scruma, tak to się nazywa. I szkolę w związku z tym bardzo dużo. I też dużo konsultuję. Czyli mentor? To też jest z tą takiej techniki bardziej dydaktyka, czy ja to źle interpretuję? Też bym powiedziała, dlatego że często używam tych technik, czyli na przykład mieszam często, bo przy szkole też używam coachingowych struktur, na przykład zadając pytania publiczności, zadając grupom pytania, po to, żeby wydobyć z nich jak najwięcej. Nie tylko im dać przyjść gotową odpowiedzią, ale też zmusić ich do myślenia albo do przemyślenia pewnych kwestii. Więc tak samo jest przy indywidualnej relacji jeden na jeden, gdy mam mentoringi, to wówczas też stosuję pewne, czy to techniki właśnie trenerskie, techniki dydaktyczne, czy to też mieszane z coachingiem, a czasami po prostu się dzielę doświadczeniem. Tak na zwyczajnie, po prostu. Zależy, co menti potrzebuje. A często zdarzyła Ci się taka relacja tej podwójności? To było fajne, o czym wspomniałaś, że w pewnych obszarach te same osoby mogą być dla siebie nawzajem mentorami i skończoności również menti. Tak, może tak być. Jeżeli odkryjemy, na przykład załóżmy, że jestem mentorem dla kogoś i nagle się okaże, że mój mentee jest świetny w jakiejś dziedzinie, która też mnie interesuje, więc ta relacja może być wzajemna. Ale zdarzyła Ci się taka sytuacja faktycznie, że jakoś albo na tyle to zrozumiałyście, czy zrozumieliście ze swoim mentee, czy swoją mentee, że stwierdziłyście w pewnym momencie, aha, to buduje nam się taka relacja, że mamy do czynienia z tą taką sytuacją podwójności. Tak, miałam. Czy to bardziej jest intuicyjne, że tak przechodzi? Wyszło intuicyjnie, to było zupełnie przypadkiem. Zaczęliśmy rozmawiać o pewnych właśnie technikach szkoleniowych, o naszych zlotach, upadkach, bo każdemu się zdarzają porażki. I to dobrze właśnie, dlatego że można przekazać mentiemu, żeby tego nie robił, jeśli może to niech uniknie. I myślę, że właśnie wtedy odkryłam też, że mój mentee też jest tym doświadczony. Akurat to była ta sama branża, akurat szkoleniowa właśnie. Okazało się, że też jest bardzo doświadczoną osobą i w tym momencie działa to tak, że są do mnie pewne pytania, są pewne cele mentoringowe. Jednocześnie mentee też mi opowiada o swoich rzeczach i ja się też uczę z tego. Także to jest super. A powiedz mi, bo ty jesteś zwolenniczką jednak definicji, że istnieje coś takiego jak jedna definicja mentoringu, ewentualnie są różne interpretacje, ale chciałam zapytać, czy tobie się zdarzyło, że z czasem zaczęłaś to rozumieć inaczej, czy raczej to doświadczenie wpłynęło na to, że dostrzegłaś, że są jakieś cienie, że fakt, że współpracujesz z różnymi osobami, ta relacja wtedy jest inna. Ale czy to w czasie się zmienia wraz z dobiciem doświadczenia, czy to u Ciebie zawsze było tak, że starałaś się trzymać tej definicji właśnie i mieć ten kręgosłup taki?
Nie, to się oczywiście zmienia. W sensie tym, że jest jedna definicja, to chciałam powiedzieć o takiej popularnej definicji, bo na pewno definicji jest wiele. A akurat ta mi się najbardziej podoba, żeby to też nawet nie wyszło potem z tej rozmowy, że ja mówię, że tylko jedna definicja mentoringu. Nie, bardziej mi chciałam podkreślić, i to dobrze, że o to pytasz. Jedna definicja polegająca na tym, że jest mentor i menti. Bardziej. I że jest jakiś cel. Jakiś cel jest tego mentoringu. Czyli menti chce jakieś cele swoje zrealizować. Aha, czyli bardziej dosyć są, jest definicja, ale znaczy, określająca bardziej relacje, ale to jest dosyć szerokie i pojemne. I teraz co z tym pewnie te dwie osoby zrobią i co ustalą, o co chodzi w tej relacji, to rozumiem, że to jest to takie dookreślenie, które jakoś bywa nazywane definicją. Może to stąd ta przestrzeń, że jest na tyle duża, to faktycznie te definicje i to rozumienie jest tak czasem różne. Ja myślę w sumie, że to jest dobrze. Ja myślę, że też. No fajnie. Powiedz mi, Magda, właśnie odnosząc się do twojego dużego doświadczenia i do tego, że też mentorujesz już właśnie mentorów, co jest twoją motywacją? Co cię w tym tak kręci? Co powoduje, że wciąż to robisz i znajdziesz w tym radość? To, jak ludzie się rozwijają. Jak realizują swoje cele, a czasami okazuje się, że przy okazji tamtych celów rodzą się nowe cele. I to jest bardzo piękne obserwować, kiedy komuś możesz w ten sposób pomóc. To jest naprawdę przepiękna relacja. No wyobrażam sobie, że to jest rzeczywiście coś, co może motywować na co dzień. Faktycznie gdzieś tam jeszcze poczucie, że w jakiś sposób się do tego przyczyniło, że widać u kogoś, że ten swój potencjał znalazł, bo to wydaje, że to właśnie to jest to, że w takiej dobrej relacji, dobrze ułożonej, mentor potrafi ten potencjał dostrzec i w jakiś sposób go wydobyć z mentiego. Mi się teraz taka sytuacja bardzo czytelnie zdarzyła w życiu i to było świetne. Ja jako menti zrozumiałam, do czego prowadzi nasza relacja i to było naprawdę fajne. Tak, to jest w ogóle cudowne uczucie, wydaje mi się, dla obydwu stron. Mhm. A od takiej, powiedzmy, drugiej strony, jeżeli patrzymy na to, tę satysfakcję i tę radość wynikającą z tego, że ten proces się dzieje i ta relacja, ta więź między ludźmi w pewnym sensie się buduje. Chciałam zapytać Cię o odpowiedzialność, czyli coś takiego, co na przykład dla ludzi, którzy myślą o tym, żeby zostać mentorami, dla nich jest to rodzaj może nie bariery, ale takiej obawy, że są już odpowiedzialni za to, jak się potoczą losy w pewnym sensie tego mentee, prawda? Co się stanie wskutek tej w pewnym sensie interwencji. I chciałam Cię zapytać, jak to rzeczywiście jest? Czy mentor ma odpowiedzialność za mentiego? Jeżeli już, to w jakim zakresie? Czy to powinno być w jakiś sposób między nimi ustalone? Jak to wygląda? Na pewno trzeba sobie taką relację na początku wyjaśnić. Czyli tu wytłumaczyć, że okej, realizujemy Twoje cele, droga menti albo drogi menti, natomiast nie możemy być w pełni odpowiedzialni, bo my nie wiemy, co z tym zrobi menti. Czyli na przykład czasami jest tak sytuacja taka, że no, potrzeba przeczytać książkę, prawda? Menti musi przeczytać jakąś książkę albo jakiś artykuł, albo jakiś fragment, o którym mamy podyskutować, bo akurat to mu jest potrzebne do tego, osiągnięcia tego celu oczywiście. No i co się zdarza czasami, że menti przychodzi nieprzygotowany. I no, my nie możemy być, za to już nie możemy być odpowiedzialni. Czyli są pewne jakby obszary odpowiedzialności. Na pewno musimy być odpowiedzialni za to, żebyśmy my byli przygotowani do takiej rozmowy. Bo nie tylko u mnie jest tak, że ja nie tylko przeprowadzam rozmowę i dzielę się doświadczeniem, ale tak jak mówię, czasami przynoszę ze sobą jakieś realne materiały, czasami drukuję coś, co może nam pomóc, czasami tłumaczę na gorąco i rysuję i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy być też przygotowani do takiej rozmowy i to jest na pewno nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest taka, żeby realizować jednak ten cel mentiego i dopytywać się, na ile mu to teraz służy. I zawsze się zapytać na koniec takiej sesji, na ile ta sesja była dla Ciebie wartościowa. To musimy to wiedzieć, żeby menti może nie pomyśleć, okej, słaba była ta sesja, niewiele się dowiedziałem, bo dowiedziałam, okej, ale jak się zapytamy, to być może mamy większą szansę usłyszeć jednak ten szczery feedback, że no, nie było to wartościowe, bo nie idziemy w tym kierunku, co chce. No to sobie tak jeszcze na początku ustalić, żeby menti pytał, przerywał na przykład. Mi można przerywać, nie ma z tym żadnego problemu, jestem przyzwyczajona, więc mi może przerywać ile chce. Jak mu tylko coś nie służy, to muszę to wiedzieć, bo pobrnę na przykład w jakimś innym kierunku, albo będę zadawała na przykład mentiemu pytania czy zadania na przykład domowe, które no, nie do końca mu będą służyć. Więc cały czas ten feedback, czyli tutaj też zwinność aplikuję. Dobra, cicho, już nie mówię o zwinności. Nie, to jest bardzo dobre, bo rozumiem, to jest taka sytuacja, że łączysz praktykę z teorią. Tak, bez przerwy. To chyba jest dobra recepta. Tak.
Więc na pewno jest do pewnego momentu jest odpowiedzialność, ale nie możesz być za wszystko odpowiedzialna. Nie jesteś w stanie być za to, co męki z tym zrobi. Mhm. Czyli na przykład w przypadku wątpliwości, czy jakiegoś rodzaju blokad osób, które myślą o tym, żeby albo okazję mają, żeby zostać mentorem, tak naprawdę byłaby z tego wielka wartość. To rozumiem, że pozbycie się to właśnie byłoby takie ustalenie warunków ze swoją mentee czy ze swoim mentee i próba otrzymywania cały czas informacji zwrotnej, tak? Czy to, co robimy, jest okej, że to jest to nam służy i idziemy teraz w tym kierunku, albo rozmawiamy, co z tym robimy rzeczywiście. Tak, i to jest pewnego rodzaju też etyka, bo jakby z tą odpowiedzialnością wiąże się etyka zawodowa, profesjonalna etyka, która mówi mi, że no, muszę jakby spełniać, bardziej służyć temu mentiemu. To jest jakby taka służebna relacja, że mentor służy mentiemu. Aha. I przestrzeganie pewnych właśnie zasad, które sobie ustaliliście na początku samym. Pewna uczciwość też wobec tego mentiego, lojalność wobec niego, to też jest jakby w pewnym sensie taka etyczna podstawa. Tak to rozumiem. Co jeszcze? Na pewno to, żeby pozwolić mentiemu też bardzo szczerze, transparentnie powiedzieć na przykład o tym, co postępuje. Jakby to sformułować? Chodzi o to, że nie żeby krytykować absolutnie mentiego, tylko żeby zadawać mu właśnie pytania, a jakbyś to zrobiła inaczej na przykład? A jakbyś to w sytuacji postąpiła inaczej? Czyli jakieś są inne możliwości. Takie może delikatna też prowokacja. Też nie lubię tego słowa, to się tak nazywa fachowo prowokacja, ale nie, no brzmi grubo. Sensie, no właśnie brzmi grubo. Właśnie dlatego tak zaczęłam zastanawiać się, jak to można. Albo poszerzające pytania, prawda? Czyli co się potem stało i tak dalej. Czyli to już też bardziej z coachingu pytania wynikające. I to jest też pewna etyka. To też może warto wspomnieć, że czasami jest tak, że przychodzi mentee w bardzo trudnej sytuacji, czy to życiowej, czy to właśnie depresji. I wtedy mentor może mu trochę pomóc, ale na pewno jeżeli zauważymy, tak jak przy coachingu, że mentee czy coachi, zależy w którym przypadku, nadaje się na terapię, to natychmiast musimy to uczciwie powiedzieć do mentiego czy do coachiego, że tutaj my możemy poza dalej to rozwijać, tak, możemy rozwijać jakby najbardziej relację mentoringową, na przykład, ale być może z tymi depresyjnymi stanami, to być może jakaś terapia byłaby tutaj wskazana. No oczywiście to wymaga, ale jest okropnie trudne opowiedzieć takie coś i żeby być jednak jednocześnie lojalnym i szczerym, transparentnym wobec mentiego, a z drugiej strony nie urazić, nie obrazić. Natomiast to jest właśnie ta etyka zawodowa. Ale to może być bardzo, bardzo pomocne, prawda? Jeżeli taki komunikat się usłyszy od osoby, wie się, że doświadczonej i taki rodzaj impulsu, że to rzeczywiście to może tak być i tak trzeba sobie szukać dla siebie pomocy, to chyba też wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Jeżeli z kolei ktoś się zdobędzie na to, bo to nie jest właśnie, tak jak mówisz, łatwe, żeby komuś zwrócić uwagę, że może ma tego typu potrzeby. Wydaje mi się, że to jest świetne. Tak, i niestety dlatego chciałam też o tym powiedzieć, bo czasami sobie mentorzy, szczególnie właśnie ci młodzi początkujący, nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą, może nie mieli takiej sytuacji nigdy. Natomiast się może bardzo często zdarzyć taka sytuacja. Niestety mówię bardzo często i chciałabym, żeby te osoby w roli mentiego nigdy tego nie przeżywały, takich stanów psychicznych, ale zdarza się i taki początkujący mentor może nie zakomunikować tego po prostu, bo może tego nawet nie zauważyć. Widzi, że coś jest nie tak, ale być może nie potrafi tego nazwać, albo może nie chce tego powiedzieć, wstydzi się i tak dalej. Także jakby nie myśli o tym, o tej lojalności, transparencji, bo przeszkadza mu jakby ta obawa o tym, że urazi kogoś. Czyli ma dobre intencje, ale no jednak tutaj trzeba to od razu... No to nie jest proste, bo to jest właśnie ta odpowiedzialność, prawda, o której rozmawiałyśmy, że no to jest coś, co rzeczywiście jest trudne i, no i też jednak wymaga pewnego, nie wiem, czy życiowego doświadczenia, nawet kontaktu z taką sytuacją, żeby w ogóle zrozumieć, że taki problem, że mamy do czynienia z tego typu problemem. Wyobrażam sobie, że to jest po prostu trudne, ale świetnie, jak ktoś potrafi na to zdobyć. Tak. Czasami pomaga zmiana perspektywy na przykład. A co by powiedział na przykład na to psycholog i tak dalej. No teraz wymyślam na gorąco zupełnie, więc tylko daję przykłady, ale można takie zmuszenie podopiecznego do zastanowienia się nad innym punktem widzenia. Czyli co by powiedział psycholog na to? Mhm. Czyli to jest takie wtedy otwarcie, że można jego uwagę przekierować i myślenie o tym, że to jest rzeczywiście
właściwy partner do rozmowy o tym problemie. To rzeczywiście tak, jest tak, fajne. Tak, ale ogólnie zmiana perspektywy też jako technika. Ogólnie, nawet jak nie ma problemów tutaj na przykład depresyjnych. Aha. Mhm. A powiedz mi, no właśnie, rozmawiamy o tym, o różnych problemach, którymi mogą się spotkać również początkujący mentorzy, albo które mogą być szczególnie trudne dla początkujących. A powiedz mi właściwie, zapytam Cię w ogóle o poczucie gotowości do bycia mentorem. Skąd się wie, że się jest na to, nie wiem, gotowym? Kiedy widzisz, że pomagasz rozwijać się ludziom. Aha. Czyli, że pod wpływem rozmów z Tobą ludzie zaczynają być zainspirowani bardziej, zaczynają się rozwijać, zaczynają poszukiwać, zadają Ci coraz bardziej głębsze pytania, coraz więcej przychodzą do Ciebie coraz częściej i czują w Tobie tego mentora i to wychodzi moim zdaniem tak naturalnie. Mhm. Czyli jeżeli w pracy nawet, w zwyczajnej rozmowie, to jest przez przypadek czasami wychodzi, zupełnie przez przypadek, czy w pracy, czy ze znajomymi, okazuje się nagle, że zaczynają się ludzie siebie prosić o rady najróżniejsze, zaczynają w Tobie widzieć osobę, która jest w stanie coś zmienić w ich życiu, w tym danym obszarze na przykład zawodowym. Tylko trzeba być ostrożnym właśnie z udzielaniem rad. Może od razu bym powiedziała, na co zwracać uwagę może młody mentor. To jest właśnie udzielanie rad, żeby ta relacja się nie kończyła na udzielaniu rad. To może być przeplatane, odrobina porady może być, natomiast fajne jest podzielenie się doświadczeniem swoim. To jest trochę inaczej. Nie udzielam Ci rady, ale popatrz się, ja to tak zrobiłam. To musi być właśnie formułowanie celów. Często może się okazać, że mentor młody nie formułuje celów z mentee. Czyli to jest trochę takie, mi się to kojarzy z kolei ze sferą taką wychowania dzieci, że ta idea otwierania szufladek trochę, nie od razu znajdywania odpowiedzi i takiego kierunkowania wedle tego, jak samemu się uważa, albo co się lubi, albo ceni. Tak. Tylko po prostu pokazywania różnych możliwości, perspektyw, żeby rzeczywiście w jakiś sposób horyzonty otworzyć i też oczy na różne możliwości. Na pewne rzeczy, tak. Mhm. Tak. Fajnie też można podsumowywać w trakcie, że powiedzieliśmy sobie o tym i o tym i o tym, co jeszcze na przykład. To też są takie rzeczy, takie techniki i to z kolei z coachingu wzięte, które mogą pomóc też. Tak, żeby nie było tylko jednej relacji polegającej na udzielaniu rad. Przez tym bym przestrzegała. Czyli na pewno trzeba cel sformułować. Tak jak mówię, mogą dojść nowe cele, albo wyłonić się coś nowego może w trakcie jednak po kilku sesjach, kilkunastu sesjach może coś się zmienić. Te cele mogą też jakoś ulec zmianie. Natomiast na początku jakiś cel musi być, muszą być sformułowane te cele. Muszą być jasne, mierzalne oczywiście. Mhm. Czyli takie klasycznie chociażby smart, żeby były. Albo do jakiego czasu coś osiągniemy. No różne są techniki formułowania celów. To może być bardzo krótkie. Najchętniej, żeby to było jedno tylko zdanie, ale jakby jasne takie, które spełnia tą potrzebę mentiego. Też myślę wciąż o tych początkujących mentorach, bo to jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, ale zastanawiam się, bo wynika z tego, że do bycia mentorem dorasta się w taki naturalny sposób. Ale z drugiej strony wspomniałeś już kilka razy w czasie naszej rozmowy, że są takie sytuacje, w których można się douczyć pewnych technik albo skądś zdobywać pewne umiejętności, które pomagają w byciu mentorem, tak jak wspomniałaś o technikach bardziej z obszaru coachingu, albo o właśnie doświadczeniu polegającym na tym, że czasem ten problem, z którym się zgłasza mentee, tak naprawdę nie powinien być adresowany do nas jako do mentora, tylko gdzie indziej trzeba tej pomocy szukać. I tu jest pytanie w zasadzie, jak się do tej roli dobrze przygotować, startując, czy powiem, zaczynając swoją działalność taką już bardziej nazwaną jako mentor czy mentorka? Ja gorąco polecam wszystkie takie akredytowane, profesjonalne kursy coachingu. Tam też jest dużo mentoringu przy okazji, od razu tam wchodzi mentoring, praktycznie w każdym programie jest. Ja kończyłam tu dyplomówkę, zgodną z programem ICF, czyli International Coach Federation. I ja bardzo polecam. Są jeszcze inne organizacje, nie tylko ICF oczywiście, są inne organizacje. Natomiast ja ponieważ ja to akurat kończyłam, więc będę wiadomo, naturalny sposób polecać ICF-a. Jest tam profesjonalizm, jest tam kodeks etyczny też i przy okazji te techniki coachingowe cały czas się przewijają gdzieś. Aha, czyli to jest stricte podyplomówka poświęcona byciu mentorem, czy rozwijaniu się jako mentor. Coach, przy okazji jest tam mentoring. A, rozumiem, jako coach. Tak, coach, trener akurat, to była podwójna taka, dwa kierunki w jednym.
coach, trener, a mentor jest od razu tam jak w programie też. Praktycznie w każdym coachingowym programie jest gdzieś tam mentoring zaszyty, czym on jest, jak się to różni oczywiście, jak to się je. No i te wszystkie te, bo to niekoniecznie, tak jak mówię, musi być podyplomówka, czasami są to właśnie jakieś półroczne, roczne szkoły coachingu i też są świetne, bo znajomi też kończyli i tam się ćwiczy, cały czas ćwiczysz, więc jeżeli chodzisz po tej szkole po tym pół roku czy roku, a to w moim wypadku to był rok ćwiczeń, już zdobywasz te godziny, już te praktyki zdobywasz i kompletnie już masz wtedy jakby wpisane w siebie, wbudowane w siebie, w twoje komórki mózgowe jest wbudowany coaching, którego używasz przy mentoringu. Przepraszam. Jasne. Chciałam cię zapytać, czy to jest, jak rozumiem, praktyki i to, że ćwiczysz, to znaczy, że to jest ten kurs czy program odbywa się stacjonarnie? Tak. Tak, aha. Tak. Być może już teraz są jakieś online'owe, nie wiem. Może na przykład przez wideo, to też jest możliwe. To kto zapytam, bo pewnie może to zainteresować naszych słuchaczy. Kto to organizuje? Czy jaka uczelnia? Rozumiem, że to tak jest realizowane. Ja akurat kończyłam Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie i to był kierunek coach i trener. Tam jeszcze była chyba dobudowany partner w biznesie i tak dalej. Także to wystarczy na WSZ zobaczyć na podyplomówki. Ja zawsze będę polecać, bo byłam tak zadowolona, że wiele osób już potem skorzystało, też było zadowolonych. Naprawdę świetna kadra i profesjonalna. Także można się od razu akredytować jeszcze przy okazji jako coach. No to brzmi świetnie. Ale rozumiem, że to jest jedna ścieżka. A co z osobami, które powiedzmy chciałyby rozpocząć tę działalność albo są w jakiś sposób przez inne osoby do tego namawiane albo to po prostu właśnie zauważają, że to dzieje się w sposób naturalny, chcą sobie w jakiś sposób pomóc, żeby bardziej profesjonalnie czy właśnie się rozwinąć i obudować trochę tymi technikami takimi chociażby, o których wspominałyśmy przed chwilą. Czy oni mogą sięgnąć w jakieś publikacje albo jakiekolwiek inne źródła, które mogą im w tym pomóc, czy kontaktować się z ludźmi, którzy są doświadczonymi mentorami, w jaki sposób sobie poradzić, tak żeby no, też pewnie mieć większe poczucie takiego bezpieczeństwa i sensu z tego, co się robi. Mhm. To ja powiem, jak ja zaczynałam, bo oczywiście nie zaczynałam od razu, wymyśliłam sobie tak i poszłam na podyplomówkę. Nie, to oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, to się działo w naturalny sposób. I zaczęłam sobie tak, na przykład czytać właśnie o coachingu, zaczęłam czytać sobie i próbować w rozmowach tych, które akurat nie były taką typową relacją partnerskiego mentor-mentee, natomiast były to rozmowy z pracy czy ze znajomymi, to próbowałam stosować te techniki tak, żeby im też jak najbardziej przy okazji pomóc i uczyłam się, czytałam książki najróżniejsze, chodziłam też, i to jest właśnie fajna rzecz, można sobie znaleźć w miastach, w wielu miastach są albo darmowe warsztaty, albo tak zwane meetupy, na platformie meetup.com można sobie znaleźć i są poświęcone coachingowi, mentoringowi, można sobie znaleźć, tak jak dużo jest o zwinności, tak samo można też znaleźć darmowe warsztaciki właśnie z coachingu, tylko ważne, żeby patrzeć, czy to przeprowadza profesjonalny coach czy mentor. Dlatego, żeby nie popaść, na przykład źle nie używać też właśnie, żeby nie skrzywdzić tego potem mentiego, jeżeli się źle nauczymy. Także warto jest na to. Dużo ludzi takie rzeczy robi, praktykuje, także akurat tutaj można sobie na pewno w każdym mieście coś znaleźć. Ważne, żeby można było poćwiczyć to. Na konferencjach też się zdarzają w ogóle takie sytuacje właśnie, że są warsztaty z coachingu. Właśnie na konferencjach też dużo w świecie agile'owym, dlatego że w zwinności często są używane techniki z coachingu. Jasne. A powiedz mi, nawiążesz do naszego programu mentoringowego, czyli do programu Tech Leaders. Przygotowujemy się właśnie do piątej edycji. Ona się zacznie, jeżeli chodzi o sam stricte program, ten czteromiesięczny okres. Będzie pomiędzy lutym a czerwcem przyszłego roku. I ty się już angażujesz w sposób permanentny i taki mocno konsekwentny z notoryczną mentorką, właśnie mentorką również mentorów. Chciałam cię zapytać, dlaczego się tak konsekwentnie angażujesz w ten projekt? To też podobnie, dlaczego w ogóle lubię procesy mentoringowe. To samo, można pomóc rozwijać się osobom. To jest też to fajne, że jest bardzo konkretny temat, prawda? Czyli mentor jest doświadczony w jakimś obszarze. I w tym obszarze może udzielić i wtedy dostaje tych menti, którzy są naprawdę zainteresowani też tymże obszarem. Fajne jest to, że można pomagać, że wiele kobiet w tym uczestniczy, że kobiety w IT czasami czują się... To się zmienia właśnie bardzo pozytywnie, bym powiedziała, więc
nie chciałabym tak jakby bardzo generalizować, ale kobiety często w IT czują się, no tak trochę... Szukam dobrego słowa. No i w jaki sposób są trudniejsze sytuacje pewnie niż mężczyźni to odczuwają. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Bardzo ładnie, bardzo kulturalnie. Tak. Tak, dokładnie o to mi chodziło. I one jakby boją się, też czują się w pewnym sensie, że a może ja nie potrafię, a może ja nie umiem, a może ja jestem gorsza, a może jestem słabsza. W umiejętnościach oczywiście, no bo fizycznie to na pewno. Z uwagi na biologię naszą. Więc to je może pomóc tym osobom. Oczywiście w tych programach mentorskich chyba biorą też, zauważyłam, mężczyźni też udział, jak najbardziej to jest fajne. Ja wcześniej parę lat temu prowadziłam taką serię dla kobiet w technologii, właśnie serię o Agile'u i tam to też było fajne, że nie było to ograniczone wyłącznie do kobiet. Faktycznie 80-90% to były kobiety, ale byli też jeszcze mężczyźni, którzy przychodzili na te warsztaty. To były takie warsztaty, warsztatowa forma szkoleń, które organizowałam właśnie dla kobiet w technologii. A to było też bardzo fajne, bo z tymi osobami do tej pory też mam kontakt i one naprawdę fajnie niektóre się rozwinęły, te, które stwierdziły, że jednak idą w tym. Wystarczyły same warsztaty, jakby nie było nawet jakiejś takiej czystej relacji mentoringowej, ani coachingowej, więc to było też fajne, że można tym osobom pomóc nawet w taki prosty sposób, szczególnie właśnie kobietom i też po rozmowie z kobietami właśnie mam takie zawsze wrażenie, że jednak czują się trochę w słabszej pozycji, o tak bym to powiedziała, niż mężczyźni, co nie jest prawdą, bo przecież kobiety są bardzo wykształcone, bardzo fajne są zdolność, mają do języków i to też jest teraz właśnie w pracy, szczególnie w IT branży, konieczne, prawda? Angielski to podstawa, nie tylko oczywiście znajomość technologii, czy też innych, na przykład właśnie związanych z zarządzaniem rzeczy, ale również znajomość języka jest podstawą i kobiety są też w tym świetne. No, kobiety są po prostu świetne i są po prostu utalentowane, natomiast rzeczywiście bywa tak, że z jakimiś sprawami zawodowymi mają w technologiach czy w obszarach bardziej nauścisłych mają trochę bardziej pod górę. Ale fajnie, że rzeczywiście, że są tego typu programy takie jak nasz i w jakiś sposób można dziewczynom czy kobietom po prostu pomóc się rozwijać w takich fajnych warunkach. Dokładnie i pokazać, że wcale nie są słabsze. A to jest dobry moment pewnie, żeby Cię po prostu zapytać tak całkiem wprost, dlaczego warto być mentorem? Dlatego, że można bardzo dużo się też nauczyć od mentiego i o mentee. Można się nauczyć też pokory i bycia służebnym. Czyli na przykład jeżeli ktoś pracuje w roli lidera, menadżera, to też mu może to pomóc zrozumieć bardziej proces uczenia się ludzi, zrozumieć zaangażowanie, zrozumieć motywację można dzięki temu. Oczywiście tych aspektów jest wiele, dałam taki jeden z przykładowych aspektów, kiedy faktycznie ta relacja staje się relacją, że to ja Tobie służę, drogi mentee, a nie Ty mi. I tak samo jest z pracownikiem. Powinniśmy służyć pracownikom, a pracownicy nam również w pewien sposób, oczywiście też jakaś taka wzajemna relacja służebności bardziej, a w momencie jego jest tak, że to bardziej on oczywiście czerpie. Natomiast to pozwala nas uczyć, tak jak mówię, pokory nas przede wszystkim pozwala uczyć, cierpliwości też pozwala uczyć, ponieważ nie każdy mentee ma to samo tempo, a na przykład efekty mogą być spektakularne. Ktoś może super być szybki, świetny, ale potem na przykład zarzuca ten pomysł rozwoju samego siebie, prawda? Czyli gdzieś tam mówi, a jednak nie. A chociaż świetnie szło i tak się wydawało, że taka zdolniacha z niej, nie? No a może potem jednak zarzucić w jakiś sposób te pomysły, idee, a są osoby, które jednak muszą przetrawić wolniej. Okej. To będzie tak, a to będzie tak. I nam się wydaje, że to idzie wolno. Szczególnie, że jestem bardzo ekspresyjna i ekstrawertyczka. I nauczyłam się też tego. Właśnie nauczyłam się pracy z osobami, ale to bardziej można byłoby nazwać, czy introwertycznymi, czy też osobami właśnie, które potrzebują więcej czasu na przetrawienie sobie pewnych dyskusji, czy pewnych nowych informacji, ale później efekty są zaskakujące. I to też się tego nauczyłam. I nauczyłam się też tego, żeby nie oceniać ludzi po pierwszym wrażeniu. Oczywiście są pewne czynniki, które nam potrafią odróżnić na ulicy, potrafimy ocenić, prawda? W jaki sposób to robimy i to jest pewnie naturalne. Natomiast nie oceniać mentiego po pierwszej rozmowie, tylko poczekać na owoce. Fajne, bardzo fajnie to podsumowujesz. A powiedz mi jeszcze tak
powiedzmy, bardziej technicznie podchodząc do rzeczy, jeżeli zaczynamy pracę z mentee jako mentor, to co jest na początku potrzebne? Wspominałaś, że cele, ustalenie wspólnych celów, to tak. Taki trochę kontrakt jakby jest, tak jak to rozumiem. Bo w momencie, kiedy na przykład w przypadku naszego programu, Tech Leaders, te cele w pewnym sensie są już znane mentorowi, bo on w zasadzie wybiera ostatecznie sobie tego mentiego, czy tą mentee, pod kątem tego, czego się o nim dowie, czy o niej z formularza aplikacyjnego. Więc pewne podstawy ma i to właśnie jest to, co powoduje, że wybiera właśnie tę osobę do współpracy. Ale potem co się dzieje? Potem się spotykają w jakiś sposób, czy to jest offline, czy online i te pierwsze sesje, czy pierwsza sesja powinna być poświęcona doprecyzowaniu tego celu? Czy to powinno być też powiązane z powstaniem jakiegoś harmonogramu? Czy tutaj spontaniczność, elastyczność jest bardziej właściwa? Dobrze, to tak, na pewno trzeba sobie ten cel potwierdzić, bo jak osoba to pisała i załóżmy minęło kilka jednak miesięcy, jakiś czas mija, prawda? Tak, mija. Dwa miesiące na pewno. To też może już zmieniać, to po pierwsze. Po drugie, jednak podczas rozmowy wychodzą jeszcze inne rzeczy i to warto sobie potwierdzić. Absolutnie nie wzięłabym po prostu, a dobra, to napisałaś taki cel, no to jedziemy. Nie. Absolutnie nie odradzałabym to, potrzebna jest tutaj rozmowa, a jak to rozumiesz, czyli to, co napisałaś, jak to rozumiesz, a jak rozumiesz to, co chciałabyś osiągnąć, jakie jeszcze masz cele, co ci się podoba, co do tej pory, co już masz, co do tej pory robisz, czyli jakby takie odkrywanie też tej osoby na samym początku, co ona ma. Ja też sobie robię zawsze notatki, bo mówię, że zawsze pamięć jest dobra, ale krótka. Bez notatek to byłoby bardzo ciężko. Na pewno sobie ustalamy jakieś zasady współpracy. To nie chcę, żeby to brzmiało tak kontrakt, znaczy to jest kontrakt w pewnego sensie, ale znowu to tak jak z prowokacją, to tak samo z kontraktem. Te słowa w języku mogą naszym brzmieć źle. A to jest konkret polega tylko i wyłącznie na tym, żeby sobie powiedzieć, okej, to jak pracujemy, że będą zadania domowe, bo ja daję zawsze zadania domowe. No w wyjątkowych sytuacjach, jak ktoś jedzie na urlop, no to oczywiście odpuszczam, ale jakieś małe zadanko, coś musi być, albo chociażby przemyślenie czegoś, żeby to było, ale czasami są to artykuły, czasami są to książki, czasami są to jakieś koncepty, czasami jakieś pójście na warsztat, albo nawet samemu przeprowadzenie czegoś. To zależy właśnie od tego, co to jest, co robimy. I druga sprawa to jest taka, żeby właśnie sobie to jasno nakreślić, tak? Czyli poza celem nakreślić sobie jasno, jak pracujemy, jak często się spotykamy, żeby to było jasne i czytelne, że na przykład, no to się ja zawsze mówię, przerywaj, zadawaj pytania, dawaj mi feedback, zawsze. Czyli czekam na opinię zwrotną zawsze i zawsze się pytać na koniec trzeba. I teraz co się w środku dzieje, bo co można? Czyli tak jak mówię, no ten dobór technik jest spontaniczny, znaczy on zależy od tego, jak się rozmowa toczy. Czyli dlatego polecam właśnie młodym mentorom, żeby sobie poczytali, ale poćwiczyli też, zanim wezmą mentiego, poćwiczyli też gdzieś, nie wiem, w pracy, gdzieś w domu jakieś techniki sobie potrenować, poćwiczyć, spróbować coś zrobić. Chyba, że robimy to w naturalny sposób, czyli taki naturalny mentor. I jakby ta osoba czuje i wie, co zrobić w danym momencie. Ważne też jest, żeby to nie było sztuczne, żeby to nie było, a teraz zastosuję technikę zmiany perspektywy i żeby teraz ten mentee nie poczuł się jakby w takim bardzo sztucznym środowisku, tylko żeby miał poczucie, że jednak to jest rozmowa i jest to płynna rozmowa, która mu służy, a nie tak sztywne podążanie technikami. Czasami coś może nie zadziałać na mentiego i trzeba po prostu zmienić tą technikę w trakcie, więc trzeba znowu bardzo elastycznie się dostosować do tego. Czyli to tak troszkę jak w przypadku planów, że plany trzeba mieć, ale trzeba być absolutnie nastawionym na to, że one się zmieniają. Tak, absolutnie nastawionym, to samo z harmonogramem. Wiadomo, możemy sobie co jedyne możemy ustalić. Na przykład spotykamy się raz w tygodniu. Super, jeżeli bardzo pracujemy sobie stacjonarnie i mamy każde popołudnie praktycznie wolne, jak najbardziej można sobie od razu ustalić, ok, spotykamy się na przykład, nie wiem, w każdy wtorek, w każdy czwartek i tak dalej, i tak dalej. Na tyle. Natomiast w momencie, kiedy jest praca dynamiczna, tak jak u mnie, często wyjeżdżam, często mam pociągi, samoloty, u mnie wchodzą w grę bez przerwy i tak dalej, no na pewno ta regularność może być inna i warto to też powiedzieć tej osobie, że nie dam rady ci zapewnić tego, że co wtorek jestem z tobą. Mogę być raz wtorek, może być wtorek, raz piątek, a raz może być online, a raz może być fizycznie, więc tak jakby tutaj też musimy takie rzeczy naszą dostępności od razu jasno to wyjaśnić.
tak żeby menti miał poczucie, że od razu wie, a nie dowiedział się potem, a sorry, a ja jednak nie mogę. To też jest związane z etyką i tą odpowiedzialnością, prawda? Jasne. Więc jakby takie wszystkie rzeczy, co nam przychodzą do głowy, które mogą być ważne dla mentiego, należy nakreślić i należy to wspólnie ustalić. W sensie nie narzucić temu mentiemu, ale jakby wypracować ten kontrakt. Tak, no wiem, ten kontrakt słowo może się kojarzyć źle, no, ale już tak użyjmy go. Ale to jest jakiś taki rodzaj tej umowy wstępnej, takich warunków brzegowych. To też brzmi wszystko tak bardzo sztywno, ale... Ale tak naprawdę to nie musi być sztywna forma, dlatego zachęcam właśnie, żeby to nie było narzucenie, tylko że to był wynik wspólnej rozmowy, partnerskiej relacji pomiędzy tymi osobami. Czy poza tym dobrym początkiem i doborem w pewnym sensie, na ile to jest możliwe, czy coś jeszcze decyduje o tym, że współpraca może być udana, albo co zrobić, żeby ona była jeszcze bardziej udana? Mhm. Tutaj na pewno pytać się, jeszcze raz podkreślę, pytać się mentiego, co mu służy, czy dalej, czy czuje, że ten cel jest realizowany, jak ten cel, jak to idzie do przodu, co jeszcze potrzebuje. A więc cały czas dopytywać się, być kreatywnym też w technikach, czyli na przykład można czasami przynieść na przykład jakieś karty, ale nie mam tutaj na myśli na przykład kart takich do gry, tylko oczywiście można też, ale na przykład jakieś takie karty takie związane z jakąś, żeby popracować sobie, merytoryczne karty, na przykład żeby sobie z tym popracować, na jakichś fizycznych. Można właśnie fajnie zastosować właśnie, a co by powiedział na przykład, nie wiem, na przykład Einstein o tym, i to zmienia perspektywy, nie? Można tutaj zastosować naprawdę najróżniejsze techniki, zapytać się, a to co teraz chcesz, to chcesz, żebym ci opowiedziała historię moją, czy chcesz, żebym ci powiedziała, co uważam o tym, albo no cokolwiek, prawda? Na pewno trzeba doceniać sukcesy podopiecznego, sukcesy mentiego. Mhm. Koniecznie, tak. I na przykład, albo pytać się, na przykład, co wtedy zrobiłaś, że to ci wyszło, że to się udało. Tak. Albo dlaczego to właśnie tobie się udało. Czyli takie podkreślanie nawet. Tak. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to na pewno natychmiast należy doprecyzować. Mhm. Natychmiast. Mhm. Od razu zapytać się, jak to rozumiesz, albo... Po prostu. Ta relacja się może potoczyć nie tak, gdy osoba zniechęci się. To, co mówiłam, też wcześniej wspomniałam, że osoba może być zaangażowana na początku, a potem się zniechęcać. Może tak się zdarzyć. Albo osiągnie już swój cel cząstkowy, czyli cząstkowo jakby część tego celu i już myśli, że to już tyle. Też tak może się zdarzyć. Ale to jest jakby decyzja wtedy tego mentiego. My możemy dopytać, możemy zaproponować coś jeszcze. Może wrócić po czasie. To się rzadko zdarza. Akurat myślę, że mi się to rzadko zdarzyło. Także. Ale to już wynika właśnie z tego, że ktoś... Dobra, to już mam to. Aha. Czyli że się wcześniej w zasadzie w pewnym sensie osiągnie to, co się planowało, że to dłużej zajmie, tak? Że to będzie jakiś dłuższy proces. Właściwie cząstkowo osiągnie. Aha. Właściwie cząstkowo, czyli jakąś tam pierwszy krok z tego zrobi i wiesz, już czuję, że to już to. I może tak też być i tego też nie należy oceniać. Ale to jest tak, że to rzeczywiście jest tak, że to mi wystarczy i tak rzeczywiście jest? Czy to jest tak, że to jest taki trochę słomiany zapał, że... No, może być też słomianym zapałem powiązany, a może być właśnie taka sytuacja, że to mi wystarczy. Aha. Czyli trzeba rozpatrywać właśnie głębiej, zobaczyć z czego to wynika. I co wtedy, odpuścić? Posłuchać mentiego, że tak, że skoro tak czujesz, to okej? Okay, tak. To każdy idzie swoją drogą, czy próbować go jeszcze motywować? Próbować, ja bym jeszcze spróbowała, tak bym miała poczucie, że spełniłam wszystko, co mogę, a potem zapytać się, dobra, no to wróć do mnie, wiesz, jak mnie zawsze znaleźć, jakby coś, także, ale tak jak mówię, to się rzadziej zdarza, na pewno te nasze menti, w naszym programie mi się to nigdy nie zdarzyło, także spokojnie, nasze menti są bardzo, bardzo, powiedziałabym, zdyscyplinowane też i bardzo zmotywowane, żeby te swoje cele poosiągać. Nawet jak one się odrobinę, czy trochę zmieniają, czy nawet jak odrobinę te cele się jakby kształtują się albo rozbijają się na mniejsze podcele, to jest też super wszystko i naprawdę są dziewczyny świetne. I czy mam relacje przyjacielskie? Tak. A powiedz mi, jak bardzo angażująca jest ta rola pod względem psychicznym, czasochłonności? Jak to wygląda? Na co się trzeba, też tak patrzę z perspektywy osoby, która decyduje się na bycie mentorem, na co się trzeba przygotować? Albo, no właśnie, jak sobie poukładać czas, kalendarz, żeby faktycznie ten czas znaleźć dla mentee? Tak, dobrze, jakby to była faktycznie jakaś regularność. Być może na przykład raz w tygodniu.
być może raz na dwa tygodnie, zależy jak też Menti jest dostępna i jak my jesteśmy dostępni. Ja czasami na przykład jak nie byłam w stanie co tydzień regularnie się spotykać z Menti, to po prostu robiłam tak, że przedłużałam ten proces. Czyli na przykład nie 4 miesiące, tylko na przykład nawet pół roku spotykałyśmy się. Rzadziej, regularnie, ale przynajmniej miała, żeby miała ta osoba tyle samo, co inni. Żeby nie była w jakimś gorszym stanie, prawda? Fajnie. Tak. Więc ja im po prostu przedłużam to, żeby, jeżeli jestem niedostępna. No bo to nie jest wina tej osoby, że ja jestem niedostępna. Jasne. A jakbyś mi powtórzyła to pytanie, które było wcześniej, bo jakby odpowiedziałam, czuję, że odpowiedziałam na część, ale nie wszystko wyłapałam chyba. Myślisz o czasochłonności i o tym, jak najbardziej angażująca jest ta rola, tak? Właśnie, angażująca. Właśnie, tak. Jest angażująca, na pewno to trzeba się przygotować do każdej sesji. Trzeba pomyśleć o tym, jakie materiały dzisiaj wezmę, jakie materiały wyślę na zadanie domowe. Czasami te materiały na zadanie domowe wychodzą oczywiście w trakcie, jak najbardziej to jest naturalne, natomiast do sesji fajnie się jest przygotować. I jest to obciążające psychicznie, bo musisz bardzo uważnie słuchać tą osobę, bardzo uważnie. Często te rozmowy są dłuższe, bywają tak, że po prostu spotykamy się na przykład w kawiarni, w restauracji, coś sobie zjemy przy okazji, więc to się wszystko tak dużo rozciąga, więc też trzeba przygotować na jakąś inwestycję czasową tego, to na pewno. I tak jest milej, tak jest fajniej, lepiej niż spotkać się sztywno w jakiejś salce konferencyjnej albo w jakimś takim dość sztywnym środowisku i proszę, no to mamy punktualnie 60 minut. Właśnie wolałabym, przynajmniej w tym programie wolałabym, mamy jakiś timebox, oczywiście zawsze mówimy, i słuchaj, dzisiaj możemy 3 godzinki posiedzieć, dzisiaj możemy 2 godzinki posiedzieć, ale zawsze staram się, żeby te warunki były takie pozwalające na wyluzowanie się tej osobie, bo te osoby mogą być na początku onieśmielone. Może tak się zdarzyć, ale taka przyjemna kawiarenka czy restauracyjka. Ważne też, żeby znaleźć ciche miejsce, żeby może gdzieś tam w tyle grać muzyczka, natomiast nie możemy się przekrzykiwać dlatego, że gdzieś nas muzyka czy hałas na przykład dużej ilości ludzi jedzących, stukających talerzami gdzieś nas zagłusza. Na pewno nie, więc takie miejsca też warto sobie poszukać w swoim mieście. I tak jak mówię, no jest energetycznie wyczerpująca umysłowo, tak, bo musisz być bardzo skupiony cały czas, poznawać tego Mentiego, robić notatki, znaczy przynajmniej ja robię notatki, to nie jest jakiś obowiązek absolutnie, natomiast mi to bardzo pomaga, bo potem przed każdą sesją mogę wrócić do notatek z poprzednich sesji i zobaczyć sobie, to jeszcze byłoby to. No przecież inaczej bym zapomniała tych wszystkich rzeczy, przecież w ciągu 2 godzin rozmowy czy trzech zdarza się tak wiele tematów i tak wiele rzeczy, które ten Menti na przykład mówi, potrzebuje albo obieca mu coś, że ja muszę to po prostu notować. Jasne. A powiedz mi tak, na szybko rzecz ujmując, co się może zdarzyć w ciągu 4 miesięcy? To znaczy, to jest ten okres, w którym trwa nasz program Tech Leaders. Pytam o ten rozwój, to co się dzieje w tej relacji, co się dzieje, potrafi zdarzyć z Menti, jeżeli chodzi właśnie o otwieranie pewnych szufladek, o rozwój, o zrozumienie siebie, tego, czego potrzebuje, wiedzy, którą dostanie. Pytam o jakieś fajne oczywiście potencjalne success story, znaczy co ci się przydarzyło takiego, że rzeczywiście zobaczyłaś, że faktycznie to działa i to w takim wydaje się nie za długim czasie, bo 4 miesiące tak na taką, często takie tematy dosyć powiedzmy grube i duże plany to nie jest dużo, a jednak się zdarza. Przede wszystkim zmiana pracy. Aha. Bo to jest też jeden z celów właśnie Mentiego. Często przychodzą Menti, że gdzieś tam w tle, dlatego warto dopytać o ten cel. Okej, chce się rozwijać zwinności, chce zrozumieć lepiej Scrama, chce zostać Scramasterem albo Protagonerem i tak dalej. Także jakieś tam cele wymienia, ale tak naprawdę kryje się za tym chęć zmiany pracy przy okazji. Mhm. Albo czasami jest to główny cel i to trzeba właśnie zweryfikować koniecznie tej na początkowej rozmowie, o co chodzi ci Menti tak naprawdę. Bo fajnie, że się interesujesz Scrumem, ale gdzieś tam jeszcze może coś być. I zdarza się zmiana pracy. I ta zmiana pracy albo w trakcie trwania programu naszego, albo po naszym programie. I to jest super, to jest cudowne, dlatego że o to Mentiemu właśnie chodziło. I on nie czuł się na tyle pewny, może gdzieś brakowało mu jeszcze faktycznie czy doświadczenia, bo nie był w stanie w pracy swojej tego nabyć. Albo na przykład był w stanie i to na przykład właśnie sesja mentoringowa odkryła. Okej, nawet jak nie masz takiego środowiska, które formalnie to wspiera, zawsze możesz nieformalnie próbować pewnych rzeczy ćwiczyć, uczyć się, no i to też na przykład robimy. Co możesz zrobić u siebie, co, mając dostępne takie, a nie inne środki, no, bo nie masz w tym momencie innej pracy, masz tą. Więc co możemy wyciągnąć z tej pracy? No i przy okazji się rozwijamy, uczymy się więcej, żeby być atrakcyjniejszym na przykład dla innego pracodawcy, wymarzonego na przykład pracodawcy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz na przykład to jest taka, że zdarzają się takie fajne historie, że osoba się świetnie poprawiła swoją pracę aktualną i nie chciała wcale zmieniać pracy,
Natomiast chciała poprawić to, co robiła, chciała się tego nauczyć, zafascynowała się też zwinnością, była na jakichś warsztatach i gdzieś o tym usłyszała i to jej się spodobało. I tak dalej, i tak dalej. Potem przyszła właśnie i okazało się, że fajnie można sobie poćwiczyć w pracy i na przykład zmienić swoją rolę w pracy. To też jest fajne. Mhm. To się bardzo często wiąże, przynajmniej u mnie, z zawodowymi rzeczami. Poza programem TechLeaders też miałam takiego chłopaka z Indii na mentoringu, bo też mam osoby z różnych krajów na mentoringu. I on na przykład właśnie chciał zostać trenerem naszym skramorgowym i poprosił mnie o mentoring i zakończył się sukcesem. I naprawdę, nie byłam do końca przekonana, bo na przykład widziałam, że nie zawsze miał czas się na wszystko przygotować i sobie mówię, ojej, to się wydłuży mu. Ja sobie myślę tak, nie 4 miesiące, tylko będzie, akurat tam było właśnie podobnie, 4 miesiące, tylko będzie pół roku. I nieprawda, właśnie skończył, zrobił i teraz jest trenerem w szkoli, jest z sukcesem, widzę, że jego uczniowie są zadowoleni, więc... Piękna historia. Fajnie, piękna historia, tak. Ona szkoda, że właśnie z programu TechLeaders, bo z TechLeaders mam, tylko nie chcę zdradzać jakby dziewczyn... Tak na tyle historii czy tożsamości, już się podzieliłam ich historiami, tak gdzieś tam wcześniej właśnie przed tą opowieścią o człowieku z Indii. Gdzieś tam w tle się tym podzieliłam, tylko nie chciałabym więcej szczegółów, bo nie wiem, czy by się czuły komfortowo, żebym nie zapytałam ich. Natomiast trzymam z nimi relacje przyjacielskie. Z jedną osobą mam nawet praktycznie bardzo częsty kontakt. No nie ma miesiąca, żebyśmy nie napisały chociażby do siebie. Czy jak ja robię jakieś warsztaty, to ona przychodzi, zabiera męża, jest na moich szkoleniach. I w ogóle jest to operacja taka bardzo, bardzo przyjacielska, bardzo prywatna i w ogóle jakby wykroczyła kompletnie poza mentoring, bo w tym momencie się w ogóle nie mentoringujemy. Czyli jest to na szkolenie oczywiście. Czyli jest to dozwolone i etyczne, nawiązanie więzi, zbudowanie tej więzi i potem przekształcenie tego w przyjaźń na przykład. Tak, absolutnie. Ja myślę, że to bardzo pomaga, chociaż mogłoby... Może też z drugiej strony taka więź może prowadzić też do tego, że może stajemy się mniej obiektywni, prawda? Też może być zagrożenie. Natomiast po takiej relacji mentoringowej, jak zostaje taka szczera przyjaźń, to jest super. Fajne. Super, świetnie się tego słuchało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci jak najwięcej takich historii, o których przed chwilą opowiadałaś. I raz jeszcze dziękuję za udział w podcaście. Ja również dziękuję i dziękuję Ci za życzenia, tak, takich więcej historii było. Życzę też młodym mentorom, żeby się nie bali, żeby podeszli też do tego na spokojnie, na luzie, żeby nie, bo ta sztywność zostanie wyczuta, prawda, przez mentiego i też się usztywni, więc niech się przygotują. Zawsze mogą posłuchać jakiś porad, mogą też ode mnie coś posłuchać. Będziemy coś organizować chyba niedługo, prawda? W styczniu albo w lutym. Tak, tak. Więc szykujemy się do warsztatów. Jeszcze terminów nie mam chyba konkretnych, ale mniej więcej już coś będziemy niedługo. Już coś planujemy. Tak, między urlopami się wbijemy w jakimś fajnym terminem. Między urlopami się wbijemy, więc tutaj jak najbardziej też zapraszam młodych mentorów. No i zapraszam wszystkich menti, aby miały wszystkie swoje cele osiągnięte. I relacje przyjacielskie też. Świetnie. Dziękuję raz jeszcze, Magda. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że naszą rozmową dostarczyłyśmy Ci nieco wiedzy o tym, na czym polega relacja mentor-mentee, jak ją kształtować oraz jak dorastać do roli mentora. Już tradycyjnie pytania, komentarze i sugestie prześlij proszę na adres podcast@wimintechnology.pl. Ufając, że nasza rozmowa uruchomiła w Tobie myśl o tym, że warto być mentorką, że być może pełnisz już tę rolę nie do końca, będąc tego świadoma i że są programy, takie jak nasz TechLeaders, które dają możliwość wykorzystania Twojego potencjału, dziękuję Ci bardzo za Twój czas i uwagę. Do usłyszenia.